Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto Ratropolis. I w sumie dzisiaj widzimy się wyjątkowo na... No, na karcie podsumowania podejścia. Osada numer 27, Las. Polution level 5. Czas grania 32 minuty 24 sekundy. Odpartych fal 30. Więc tak. Tutaj macie powód, dlaczego gramy dzisiaj znowu w Ratropolis. Otóż właśnie udało mi się przejść na 5 poziomie Pollution, czy jak tam się zwie. Co prawda tylko do 30 fali, bo dalej mi się nie chciało, ale generałem. Co pokazuje jednak, jak bardzo generał jest potężny. I w ogóle macie tutaj konkretną konfigurację. Uciekł mi wszystkiego, a nie, dobra, to jest nie do końca udany naukowiec. No, tutaj macie wszystko, pięknie zrobione. Przy czym, tak, powiem szczerze, najważniejsze do zwycięstwa były lansiery. Dwie sztuki lansierów po prostu miażdżyło wszystko. No i jeszcze wezwanie do broni. Przy czym, powiem szczerze, z tej milicji nie korzystałem w ogóle. Wezwanie do broni, nawet nie pamiętam, czemu było ulepszone. Ale ogólnie to służyło do tego, że rzucam to. Dzięki temu pojawia mi się dużo milicji. Dzięki temu mam więcej mieszczurów. I dzięki temu mogę więcej lansierów i innych jednostek po prostu, wiecie, umieszczać. Ale dobra, mniejsza z tym. Miałem powiedzieć, to powiedziałem. I dzisiaj zagramy w sumie. Na pewno nie nim. A co do reszty, co nie wiem, pozwólcie, że... Chciałbym pomyśleć, ale w sumie... W sumie to nie wiem. Nie mam pomysłu żadnego, dobra. Budowlaniec. Gramy losowo, poziom... Standardowo 5. Po prostu wiecie, chciałbym już, żeby to był standard teraz. Zawsze gram na 5, zawsze w losowym. Może z czasem na wyższym, na zasadzie jeśli gram generałem, bo do generała niedługo będziemy musieli wrócić, to oczywiście podwyższam, bo 5 to już jest nic. Ale dobra, trafiło się tutaj, okej. Okay. Co my tu mamy? Sklep z serem. O. Ryzykowna inwestycja. Ale powiem wam szczerze, wezmę. Jeśli wszystko się uda, to sklep z serem pozwoli nam zarobić o tyle dużo, że po prostu... Można te sery będzie się opłacało trzymać, wiecie. Trafią mi się wszystkie na rękę, klikam sklepik. I po prostu miliony zarabiam dzięki temu. Gorzej tylko, że muszę go przytrzymać, zanim będę mógł odstawić coś. Daje mnie na pozycji przegranego już na start, że tak nazwę. W tym wszystkim, dobra, szybciej. Czynsz, garncarstwo, ser, strażnicy. Oczywiście wiem, że sobie nie poradzą, więc tak. O, przy okazji można falą, znaczy ten fala nadchodzi, można po prostu przyspieszać. I przy okazji chyba jest też już przetłumaczone wszystko. Zakotwiczony po uderzeniu spowalnia przeciwników 10%. Ale szpiki nie, no nie, no co to ma być? No tak serio, wydaje mi się, że chyba to przetłumaczyli w końcu w ostatniej aktualizacji. Dobra, mniejsza. Domek, usuń, zdobądź szczur w pudełku, sklepik z serem. Naprawa. Zaryzykuję, powiem wam szczerze. Dzisiaj zostaję sprzedawcą sera. Przy czym, żeby nie było, nie chcę grać na sprzedawcę sera, w sensie, że wiecie, dwa sklepiki. Przynajmniej nie póki co. Na razie chciałbym właśnie mieć jeden drugiego poziomu. Tak, zdecydowanie teraz można też tam to wszystko robić. I tak. Preria. Nie jestem pewien, czy to dobre tłumaczenie, ale niech będzie. Ognioszczur. Wsparcie zaprusza ilość płomieniu równą od ataku odporny na obrażenie do ognia. Dziwnie trochę przedstawione, ale wiem, co to jest, więc biorę. I może procarza też. Dzisiaj spróbujemy właśnie nie iść bardziej w skorpiona, właśnie inny typ budynków i w taką armię. Nie wiem, jak to wyjdzie oczywiście, ale dobra. Mam przynajmniej już podstawę przygotowaną. Przyspieszę to 15 złota i zobaczymy zaraz, co będzie. O, oczywiście. Kasy nie mam, więc niestety, co z tego, że mam dostęp do tych, jak to się nazywa. Wszystkich tych super rzeczy, jak i takich nie mogę wykorzystać. Dobra, zdecydowanie taki ognioszczur mocno będzie ułatwił potem starcie z większą ilością wrogów. Usuń kartę, nie, domek. Zdecydowanie domek. Ile do tego? O, za długo. Zamiast tego zrobię standardową procedurę. Garncarstwo, domek.
Na razie postawię tutaj z 4 domki, chociaż potem będziemy je ulepszać. I tak, kolejny ogniszczu. I tutaj pomału już taką mini armię sobie postawię na wypadek, gdyby, wiecie, chcieli oni przechodzić już na dwa fronty. Oczywiście. Dobra. I co my tu mamy tym razem? Proces ogniszczur ser. Aha. Mam trochę gotówki, to zobaczymy, może jakiś fajny budynek. Kapatulta. Wybaczcie za piesa, ale niestety nic z tym nie zrobię. Naprawdę nie wiem, co jej się stało, że on tak szczeka. Ale dobra. Okej, okay. Katapulta, może nie najmądrzejszy wybór, ale przynajmniej będę miał. I nie wiem, czy trzeba ją aktywować, czy ona sama strzela. Dobra, sama na szczęście, więc... No nawet nie będzie problemu, dobra. Wrócą, by zagrozić miastu, albo skoro taki ich los, dobra. Skoro taki ich los, nie najlepszy, ale niestety... Nie mogę akurat do radcy zdobyć jedzenie ze 3 mieszczurów, nie no. To jest karta wojska. No cóż. Mogło być lepiej, mogło być gorzej, dobra. Podatek od ziemi. Zdecydowanie to wezmę. Nie jest może najlepsze, wiecie, pod względem ogólnym, ale czemu nie? I teraz tak, no niestety oczyszczenie. Chociaż bardzo nie chcę, bo wiem, że to narobi kłopotów, co muszę usunąć tych mieszczurów. Bo jeśli tego nie zrobię, to wiecie, miałbym tą gorszą opcję, albo bym miał karty, które mi blokują wszystko i potem jakbym chciał je usunąć kiedyś, to bym miał strasznie duże braki w mieszczurach, a tak, no teraz niestety straciłem 3, ale jakoś sobie poradzimy. I dobra, nadciągają już te gorsze przeciwniki, tak, wiem, że mówicie przeciwnicy, celowo przeciwniki. Strasznie długo rozpylałem te nogi, muszę przyznać. Ale jak już rozpylą, to nawet sobie radzą, okej. Okay. Usuń kartę, 200 złota. 200? Nie było wcześniej mniej? Albo więcej? W sumie nie wiem, strać połowę złota za poziom przywódcy. Mało mam złota, więc niech będzie. Póki co. Kamienna skóra. Oczywiście, uj, trochę dziwne. Zdobądź kartę kamienna skóra. Czy jak ja to zwykłem mówić? Stone skin? Nie stone skin, tylko stone skin. Pamiętajcie, to jest stone skin. Ekonomia albo budynek. Budynki łatwo mogę zbierać. Ekonomia. Preria, serio. To nie najlepsze, ale niech będzie. I teraz tak. Muszę zrobić to w ten sposób. I niestety mogę przemyśleć moje działanie trochę bardziej, ale już za późno. Następne 1 ataków z wybranego budynku dodaje uszkodzenia płomieniem równe 50% zadawanych obrażeń. Podatek ścienny plus 3 złota, kiedykolwiek wybrany mur obronny jest atakowany przez 15 sekund. Strasznie dziwne są te niektóre nazwy i opisy, ale okej, okay, fajne, fajne. Nie wiem, czy to widziałem wcześniej. Gorzej tylko, że mi na nic nie stać. I muszę aktywować stone skin, bo przepadnie inaczej. No ale dobra, przynajmniej wiecie, mamy porządnie przygotowane wszystko. No i mamy prerie, jak to będą pewnie bardzo problematyczne. Okej, okay, czynsz. No obecny moment niech będzie na chałupę, bo i tak nie mamy mieszczurów, a dużo to nie zmieni. I budynki. Fabryka skorpionów. Kuszące. Jedną postawię, czemu nie? Ale podkreślam, tylko jedną. I to ona będzie głównie moim źródłem, powiedzmy, później właśnie czynszowania. Ale to na spokojnie, bo na razie mogę chałupę czynszować, jako że i tak nie mamy mieszczurów. Wszystko, co nic nie zmieni. Dobra. O, przy okazji, zobaczcie, jakieś żabko tutaj skacze. Wcześniej ich nie zauważyłem nawet. Dobra. No i mamy bossa na tamtej stronie. Tartak, sklepik ze serem, prokreacja. Prokreacja, powiem wam szczerze, jest to może bieda karta sama w sobie. Ale jak tak pomyśleć o niej sensowniej, to pomyślcie sobie. Dzięki niej mieszczury po prostu w... proporcjach. Dajmy 2, otrzymujemy 1 gratis na stałe w jakimś czasie. Dobra, a teraz połowę złota tracimy. I przydałoby się chyba wysłać jednego tego od ognia tam na wsparcie. Dam więcej. Dobra, 2 od ognia na wszelki wypadek. I teraz co? My nie mam nic do robienia, więc najlepsze, co mogę trafić, to w końcu ser. Co
proszę bardzo, dostałem ser po prostu w idealnym momencie. To nie żartuję, naprawdę. Nie sądzę, żeby istniał lepszy moment na zdobycie sera, niż teraz, kiedy mam sklepik drugiego poziomu gotowy. Tu niestety daję teraz 3 sery zamiast 2 serów, a nie tak jak to było wcześniej, sery drugiego poziomu. Tak czy jak, zarobek będzie niezły z tego. No, nawet bardzo niezły. Okej. O, zobaczmy jeszcze z tym, co wyjdzie. Mur obronny i szczur w pudełku. Dobra. Nie jest to najlepsze, ale niech będzie. I idziemy. No, doradca i 3 karty domu. O, 3 karty domu to jednak sporo. Doradcy, niech będzie. Jeden podatek, kiedykolwiek używasz karty aktywnej. Czymkolwiek jest karta aktywna. Powiem szczerze, nie mam pomysłu. Ulepszenie karty, zdobyć legendarną. Legendarną mamy... pokarm? Powinno być prędzej nawóz, ale okej. Dobro kulturowe. Ruiny, zielony pas, oczywiście po 120 sekundach ulepszę sobą kartę. Biorę. Będzie bardzo mocne ryzyko, ale no. Będziemy mieli co 2 minuty ulepszenie karty, więc... no szkoda by było nie skorzystać. Teraz tak, czynsz na fabrykę skorpionów, bo jak mówiłem, nie jest to zbyt potrzebne mi zgodnie z moim obecnym planem działania. I dobra. Mam możliwość postawienia jednego ogólnie szczura albo procarza. Wciąż chyba procarza, chociaż jednego tutaj dodam. Dlatego od ziemi oczywiście. I dobra. Szybciej. Szybciej, gro. Po prostu wysyłaj tą armię. Niech mi już zmasakruje moje wszystkie biedne szczury. Dobra, nie zmasakruje jednak. Dlatego ten płomień też tak wyglądał wcześniej? Nie będę ukrywał, nie za bardzo wiem. Może przywódcy kamienna skóra albo do mnie Stone Skin, bo dalej tak będę mówił, jakoś tak mi zostało, wybaczcie. Moim zdaniem jest dużo lepszy niż to, co mam teraz możliwe, więc tak. Po prostu, znaczy domy są bardziej potrzebne niż Stone Skin. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej. Ja jestem mocno rozproszony dzisiaj, więc za wszelkie jakieś takie głupoty wybaczcie. Dobra. I co my mamy tym razem? Kamieniarstwo, czyli zakład kamieniarski, zdecydowanie. No i tu byłby kowal i inne rzeczy, ale... no powiedzmy sobie, kowala na obecny moment nie potrzebuję. Jako, że mam ruiny, więc... jeszcze jak jest etap, na którym aż tak mocno nie da się odczuć tego... jak to najłatwiej nazwać? No tego braku... no, miejsca. Podbudowę to jeszcze mogę, wiecie, właśnie ruinami bardziej się ulepszać niż czymkolwiek innym. O, składzik z serem. Czym sklepik z serem, no ale ja wolę mówić. Dobra, nieważne. Kolejny raz ruiny. Niech sobie leżą. Jakoś super dużo nie zarobię niestety, ale przynajmniej cokolwiek, tak. Dobrze, co też mogę. I mam trochę gotówki, to zobaczmy, co się trafi. Wyrzutnia pnączy. Okej, nie wiem po jakiemu to, ale to postawię. Bo nie dosyć, że budynek to jeszcze prawdopodobnie jakoś blokuje ruch wrogom czy coś. O, tartak. Albo katapulta. Tartak stania budynki, katapulta może mu ulepszyć. Oczywiście, że katapulta. Tylko zanim to muszę poczekać na to, żeby móc kupić sobie kowala. Trzeba sobie postawić, bardziej niż kupić. Bo nie oszukujmy się, kowal, nawet mimo tego, że mamy ruiny, będzie później potrzebny, jak będziemy rezygnować z ruin. A działa tak samo dosłownie, co tyle samo czasu. Wszystko i w ogóle, więc... teraz po prostu będziemy mieli bardzo dobre ulepszanie. Dobra. Kapatulta. Tutaj mamy jeden procarz, jeden dzidownik, 3 ognistych. Tutaj jeden. Oj, zdecydowanie tutaj potrzeba pomocy. Nawet nie wiem, jak to do końca działa, ale zobaczymy za chwilę. A, dobra, czyli coś takiego po prostu. Dobra,
nie najlepsze. Niestety opis jest dalej po jakiemuś tam, którego nawet, języku, którego nawet nie jestem w stanie odczytać, ale dobra. Jakoś trzeba będzie sobie z nim poradzić. A tutaj jak mamy? Sprawdźmy, płomienie jakoś sobie radzą. Nawet. Dobra, doradca jest jeden wszystkich kart. Nie. 300 zł. Więc jeden ataku to akurat może być zgubne. Chociaż mam stabilne ulepszanie, to tam zaraz się zniweluje. I 3 podatku za każdego doradcę. Nieźle. Wow, 20 podatku? Jak? Coś tu jest chyba nie tak. Rozbiórka, rozbiórka. No po prostu. Tutaj się nie postarali. No i ostatni to znowu on. Nie, domek. Zdecydowanie domek, bo teraz najbardziej mi brakuje złota i szczurów. A domy zapewniają i jedno, i drugie. Dobra. Strasznie to drogie, więc nie wiem, czy to jest sens używać. No, ale będę musiał. Kart wodzi 5 albo minus 2 ratizen. A nie. Ale 5 kart powodzi, i to tego jest chyba więcej niż było wcześniej. Strasznie drogie jest to w użytku i będzie zapchało talię, trudno. Tracimy dwóch mieszkańców. Zobaczmy przy okazji jeszcze jakie budynki tym razem. Dobra, przeszkoda od domowników zaliczona. Teraz tylko poczekać aż przypomnę wszystko, co to miało być do zrobienia wcześniej. Przegapiłem okazję, niestety. Dobra. I ta kulka się ulepszyła na drugi poziom, czyli tak de facto teraz nie będę mógł jej użyć jako ulepszenie. Niestety. Ale dobra, w takim razie postawimy ją gdzie indziej. I tyle. Na przykład tu bym mógł postawić, gdyby nie problemy. Dobra, każdy są problemy, to postawiam tutaj tą wieżę. No, to jest konieczne teraz, patrzę na to, że cała moja armia tu padła. Prokreacja. Domek lepsze teraz. Czynsz na to. I zaczyna się wielki kłopot, dobra. Kiedykolwiek przytosuję, że trzymaj wszystkie karty umiejętności, nie, ulepsz kartę, nie, legendarna karta. Biblioteka i jakieś inne fajne, ale to strasznie drogie. Ewentualnie zobaczymy, jak działają ulepszone ruiny. Dwie karty. A prokreacja? Dwa szczury. Dobra. Ja też wiem, że nie musiałem tego robić, bo ulepszanie karty mam zapewnione. No to jednak, wiecie, no fajnie było to zrobić. Dobra, 180, 90 i 60, super. Chociaż trochę zarobiłem. I teraz, co by tu zrobić? Nie jest to może najlepszy wybór, ale muszę jakoś ich przywrócić, by byli użyteczniejsi, więc tak. I nie ma miejsca, oczywiście. No jak już odpadła cała armia, to trzeba ją też odbudować trochę. Gorzej tylko, że wiecie. Ten etap, gdzie lada moment mogą przyjść wrogowie, którzy mnie zmiażdżą tak po prostu. Skradacz. Jest jakie piękna nazwa. Wycofanie. O, ciekawe. Używać tego po prostu ruiny plus 100 szybko strasznie będzie. I dobrze sobie to radziło. Tylko to na pewno jest odpowiedni moment, żeby to brać. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Dobra, tak, tak, tak. Musiałem trochę poszerzyć, rozumiecie. Gdybym tego nie zrobił, pewnie by mnie teraz te łasice podobne wrogi pokonały. Tak przynajmniej mam. Chciałem powiedzieć, że mam spokój, ale widać, że nie. Nasza dwójka, chociaż dużo nie zdziała, idzie tutaj. Procesz też. Kapatulty nie mam gdzie postawić. I tak wiem, że mówi się katapulty, nie kapatulty, ale ja wolę mówić po swojemu.
celowo też po raz kolejny to powtarzam. Tutaj postawmy jego. Teraz znowu tak. I nie jest dobrze. Teraz za 40 sekund znowu będziemy kolejna karta gotowa. A jedyne co mi tak naprawdę zostało do tego momentu, to przygotować jakąkolwiek armię, która wybroni chociaż częściowo to wszystko. Dobra. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Chociaż nie sądzę, żeby się udało porządnie, wiecie, tym budowlańcem tym razem rozegrać. Po prostu jakoś tak. Nie jestem przekonany co do tego wszystkiego. Szybkie przytasowanko, oczywiście, prokreacja, super. Procarz, podatek do ziemi, zboże już nie. Ser jednak zostawię. Okej, okay, traper się ulepszył, super. Straż pożarna, farma, nie. Złoto albo usuń kartę. Złoto. Obecna sytuacja niestety wymaga aż za bardzo złota. Dobra, ty gościu wracaj. Pojedzie tutaj boss. A w sumie nie jesteś zbyt dobry w walce bezpośredniej. Mógłbym teraz ruiny postawić, ale nie. Nie mogę ruin. Będzie to za drogie. Jeżeli będziecie zarządzać ruinami ponownie, dużo lepiej będzie lepszyć po prostu wojsko, które posiadam. Dobra. Przenośnik będzie na razie na tartak. To niepotrzebne. Tutaj fajnie byłoby to użyć w momencie, w którym będę posiadał więcej tych, jak to się nazywa, serów. No nie ma niestety, więc kreacja znowu. Traper będzie tam, gdzie może coś fizycznie zdziałać. Musimy mieć nadzieję na to, że jakoś to przetrzymamy. Czy to idzie na dwie strony? No wcześniej nawet nie zauważyłem, że to od dwóch stron idzie. W takim razie wojsko szybko tam. I nawet wezmę co. Chociaż nie chciałbym, co wezmę. Dobra, czynsz. I tak zaraz się kowal zniszczy, więc tak. A, czyli jak się da to, to w ten sposób się, powiedzmy, ignoruje. Kwestia tego, że tam stoi budynek. Wrogów, fajnie. Czyli w ten sposób można ratować jakieś tam budynki po części, chociaż. Czy jest tego jakiś większy sens? Prawdopodobnie nie. Nawet nie wiem, po co o tym gadam. Ale dobra. Odbudowa, wojsko zawraca. I tak, złota z kart pracy, fajnie. Ulepsz kartę, ekspansja terytorium. Oczywiście, że ekspansja terytorium, bo niestety czuję mocno, że to jest potrzebne. A teraz miejmy nadzieję, że jakoś to przetrzymamy. Pojedyncze pole, dobry domek tutaj. Szybciej, aktywuj ten ogień, proszę cię. Jakkolwiek się udało przytrzymać. I teraz tak, kolejne wycofanie, nie, za drogie, za drogie. Za stówkę jakaś ekonomia, ważenie, a może być. Dobra, muszę polepszyć chałupy. Zobaczyć co da się zarzucić, wiecie. Trzymajcie kciuki, że się uda, bądź co bądź. Dobrze, 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 że zniszczyliście. Akurat idealnie będę miał wszyscy płot na później. Poziom przywódcy za koszt budynków, nie. Epicki budynek, lepiej. Oj, zrobiłem błąd. Mogłem ich tam nie wysyłać w ten sposób czy coś. Dobra, kamienna skóra. Mogłem ich wysłać, wiecie, poleceniem po prostu bezpośrednim byłoby łatwiej. Teraz cóż, nie ma już miejsca na nic i zaraz będzie koniec. Inaczej tego niestety określić nie mogę. Zobaczmy jeszcze mi co tu mamy. Nic wielkiego, nieprzydatnego, tak.
Mógłbym to wiedzieć, gdybym po prostu trochę mądrzej pomyślał, ale nie, oczywiście, musiałem zepsuć wszystko. Cóż, od siebie może będzie krótszy. No, przynajmniej widać, że jednak nadal nie do końca umiem być czymś innym niż ten cały generał. No. Oszczędzę wam nawet czasu, przeciwnicy. I w sumie, wiecie co, dobra. Jestem w dobrym nastroju i w ogóle. Może mocno rozkażony, nie będę ukrywał. Ale no. Jestem w bardzo dobrym nastroju, więc... A w ogóle coś się znowu zepsuło. Ale mniejsza z tym. Więc zagrajmy jeszcze jedną rundkę tym razem. Niech będzie nasz... Czy w sumie mój ulubiony handlarz. Standardowo. Poziom... Nie wiem, co to jest dalej, to pollution chyba pyłki może, czy tam zapylenie, nie jestem pewien. Ale ogólnie właśnie coś tego typu, no to on, tak. Gromadzić. No tłumaczenie nie najlepsze. Ale okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć. O, 3 sery. Nieźle. Gorzej tylko, że mimo tego, że posiadam 3 sery, to dużo z nimi nie zdziałam. Bo jednak pieniądze w tej... Okej, na początek przydatne, fajne, super, ale... No powiedzcie sobie szczerze. Czy z samymi pieniędzmi w Retropolis da się coś osiągnąć? Oczywiście, że musiał pójść na drugą stronę, tak, tak, okej. Okay. I niech idzie szybciej dla większej kasy nawet. Okej, okay, kasę nawet, więc odrzućmy. Super serek, co można jeszcze tak, tak. Okej, okay. Nie zmarnowało się nic na szczęście. I jeszcze on, tak, super. Oczywiście znowu się trafiła pustynia, bo jakby inaczej. Nie ukrywam, nie jest to najlepsza opcja ze względu na, wiecie, w szczególności dla kupca ze względu na armię najemną. Ale co tam, co ja tam się znam, co ja tam narzekał. Ważne, że mamy w ogóle cokolwiek. Szkoda tylko, że właśnie, jak już mówiłem, nie najlepsze dla niego i Stonskin będzie się marnował. Gdyby nie to, to byłoby dużo lepiej. Przy okazji... Nie, no nie wydawało mi się. No sejmy, teraz jest tutaj trochę więcej zysku za to. Ale mniejsza. Jeśli zostanie odrzucona 60 srebra. Zwierzęta gospodarcze, odrzuć jedną kartę po 30 sekundach. 70 zł, okej. Okay. Powiem szczerze, nawet fajne. Jest tu dużo fajnych opcji. I restauracja, dajmy to. 40 zł za każdym razem, jak karta praca jest użyta. Super. Ale zaryzykuję, wędrujący rycerz. Dobra, mamy coś, co będzie mogło nas łatwo chronić, ale samo w sobie niestety jest też właśnie tymczasówką. I wezmę resztę kart też, bo czemu by nie? Może uda się to jakoś dobrze zarządzić i mógłbym przetasować, ale zacznę od tego. 50 bardziej mi się przyda niż te inne jakieś rzeczy, okej. Okay. Restauracja. Co najlepsze, patrzcie, ty jeden szczur, tylko trochę droższy, ale jeden szczur. I szybsze. Więc zrobimy w taki sposób. Tak czy jak. I mamy nieco na początek trochę gotówki. To jeszcze właśnie jest o tyle lepiej, że no. Zaraz zarobimy jej jeszcze więcej. Dobra. Karty. Staraż pożarna, dom, zamiana. Odrzuć jedną kartę, zdobądź o jedną rzadkość wyżej nie trwałą kartę w porównaniu do odrzuconej. Można spróbować. Wiecie, i tak mnie to nic nie kosztuje, tak wielce, więc no. O, akurat serek się trafił, super. Okej, zboże, zwierzęta gospodarcze. Co odrzucę, to nie ma znaczenia, więc powiedzmy, że odrzucę ser. Zamiana, wyrzucam jego i dostanę odrzuć 3 karty z 1 mieszczurów. Które użyłem nie mając 3 kart, więc oszukałem system, chyba. A nie, teraz muszę odrzucić. Okej. Okay. To. To. I to. I się udało. Teraz garncarstwo, zamiana. Wrzucamy ser, dostajemy piekarnię. Zdecydowanie dobry wybór. Co prawda to jest chyba tylko tymczasowy. Boże, to jest trwały minus 20 kosztów, to mamy właśnie super budynek, jeśli byśmy trafili na Marudera. I parę innych kart. Ale no, rozumiecie, o co chodzi. 300 złota, losowe wojsko, jeden doradca.
Powiem szczerze, wezmę doradcę. 50% zasięgu wszystkich kart straży tylniej. Widzicie co, mam farta. Super, po prostu farta. Okej, kolejne zwierzęta gospodarcze? Nie, srebro. Mam parę kart, które odrzucają, to wiecie, nie będziesz tak źle z tym. Okej, tak. Tak, tak. I tak. Nie wiem po co tego użyłem, jak w sumie to nie zadziałało, ale no. Mniejsza z tym. No obecnie mam swoją drogą chyba wystarczy już też gromadzenia armii na tą stronę. W ogóle patrz jaki teraz fajny mają zasięg. Po prostu teraz zdecydowanie muszę brać wszystkie jednostki zasięgowe, które trafię. Co prawda oni nie będą mogli przetrzymywać murów, ale no. Jeśli będzie tego dużo, no to nie sądzę, żeby wrogowie mieli spore szanse na zwycięstwo. Dobra. Na obecny moment nie potrzebuję niczego z tych tutejszych ofert. Dobra. Przy okazji on jest za darmo, to może go postawię później. Poziom przywódcy za połowę złota, nie. Usuń kartę albo podatek od śmierci. Podatek od śmierci niech będzie. Usuwanie karty na razie nie jest mi potrzebne. Zamiana, mur, gromadzić, usuń i złoto. Mur. Zdecydowanie mur. Okej. I teraz zwierzęta ze srebrem, dzięki czemu dostajemy jeszcze większy zastrzyk gotówki. Doradca niech będzie, defekt, okej, może być, tak, tak. Dostajemy domek łuczniczy. Użycie umiejętności dowódcy daje dwie karty złotych złotych strzał do ręki. Nie najlepsze, nie najgorsze, ale skorzystam sobie, powiem szczerze. Dobra. Oczywiście, że biorę. Dodatkowe gromadzenie mógłbym wziąć, nie jest takie drogie i murek, okej. I teraz dostaję plus 20 do życia. Dobra, jednego tutaj tak postawię, to tak. I wiecie, pora pomału przygotowywać już drugi front. Tutaj mamy 6 dzidowców, którzy rzucają grad na naszych wrogów milion lat świetlnych przed tym, jak jeszcze w ogóle jest to konieczne. Może nie używam mocy. Ale no. Przynajmniej już wiadomo, jak to będzie działało konkretnie z tymi strzałami. Więc tak, ta strona jest chroniona. Pracownia, czyli minus 5 sekund dla wszystkich prac. A mógłbym to wziąć w sumie. Jako, że chcę tutaj się porządnie opierać o pracę, ze względu na to, co mam, to zdecydowanie to będzie dobry wybór. Okej, szybko murek, szybko jakieś zlecenie. Karta rozbudowy za 200 zł albo strzykawka. Fajna jest skrzyta, strzykawka, ale wezmę rozbudowę. I już widać, że to było tymczasowe, niestety. Chyba, że to po prostu się jako tako nie zapisało, ale jest dalej. A ja mniejsza z tym. Dobra, karawan jeszcze idziesz dalej. Jeszcze tutaj jeden taki. Tutaj dorzucę w sumie rycerza, bo czemu by nie? Mamy rozbudowę, którą dam oczywiście na to. Minus 8 sekund do wszystkich kart tego typu. I teraz dosyć właśnie wszystko szybciej będzie się robiło trochę. To nadal jest to bardzo opłacalne. Już mi nawet jest coraz bardziej opłacalne. Dobra, już się proszę, jak zwykle. Ten odcinek zdecydowanie będzie bardzo długi. Dozorca. Plus 3 karty, kiedy odrzucisz 10 kart. Okej, legendarna. Bazar, na każde 120 sekund możesz sprzedać. Komisję. Ulepszy swą kartę po użyciu tutaj te karty do cmentarza. Okej, i złota kompania. Super, ale drogie. A z ulepszenia kart jest coś fajnego? Nie. Fajne, ale nie. Bardzo fajne, ale nie. No jego super by było. Ale też niestety nie. Gromadzenie. Mam dwie karty, bo jedną kupiłem. Fajne, ale nie. To by można było, ale nie sądzę, żeby to było też potrzebne. Strasznie to drogie, nie no. Wziąłbym naprawdę szczerze, ale za drogie jak na mój gust na obecny moment. Więc no niestety. Dobra, strażnik karawany, tak. Akurat jego odrzuciło. Szkoda. Pieniądze są, więc nie trzeba się tym przejmować. Dajemy na razie rycerza wędrownego. I chodź tak tej wrogi.
Czym byście byli, nie byli, to i tak to nic nie zmieni. Mam złote strzały, które biją mało, ale przynajmniej będę mógł ich użyć przeciwko wam. Jedna teraz, druga za chwilę. Dobra. Okej, tak. Nie ma szczur. Oczywiście. Jak zwykle mnie szczurów mi brakuje w takich momentach, w których są potrzebne najbardziej. Złoto, usuń kartę, kamienna skóra. No niestety, teraz to już usuń kartę, nie ma innej opcji. Po kamiennej skóry nie mam na co brać nawet za bardzo. A inne z tych opcji też nie najlepsze. Dobra, w takim razie srebro. Dostaliśmy zamiast tego miód. Bardzo fajne, ale no znowu. Po prostu nie mam jak tego użyć. Musiałem coś typu budynek. Dobra, jakieś zadania? Mój skarb. Aha. Ciekawe. Podczas gdy zwiadowca dostarcza wywiadu o nadchodzącej inwazji, dzień jak co dzień, zauważasz mentolony papier, który ma za pasem. O, ser, znalazłem tę dziwaczną mapę na ulicy. W rzeczy sami miałem zamiar ci to dać. Nie zwracasz uwagi na spanikowanego zwiadowcę i rozwijasz papier. Mapa skarbu powinna być na ścianie twojej sypialni, a nie na ulicy. Totalnie już to wcześniej widziałem. Wybierz kartę z trzech losów kart misji. Gdzieś ty był, jeden dowódcy. Po prostu się tego pozbądź. No zobaczymy jakieś misje. Dobra. Zagraj 60 razy militaria, eliksir. Kiedy masz w ręku... Aha. Kiedy w ręku leczysz wszystkich sojuszników 10, kiedy zagrywasz kartę wojskową. No dobra. Mapa skarbu do Necronomicona. Zagraj kartami umiejętności 60 razy. Nie mam karty umiejętności, ale dobra. Kiedy w ręku zdaj 10 obrażeń wszystkim wrogom, kiedykolwiek zagrywasz umiejętność i podnieś poziom dowódcy 5 razy, mandra szczura. Kiedy w ręku masz 10 cooldown umiejętności przywódcy, kiedy zagrywasz umiejętność, i tak nic lepszego nie mam, więc wiecie no. Lepsze to niż nic. Dobra. Tym razem pozwólcie, że odpuszczę to wszystko i po prostu... To by to było, nie było w wyrzutce. Przegapiłem kupca. Tak. Zdecydowanie przegapiłem kupca. Nie, ja dzisiaj naprawdę mam zbyt słabą orientację, zbyt słabe ogarnianie czegokolwiek, żeby sobie dobrze radzić. Powiem wam szczerze, ciekawa sprawa. Mógł to wziąć. Ale no niestety bardziej potrzebuję mieszczurów, więc te. Nie wiem co się stanęło, że tyle tego mam, ale okej. A nowa polityka? Sir, ktoś z gildii kupców chce z tobą rozmawiać. Gość nalega na nałożenie podatku od śmierci na rodziny zabitych żołnierzy. Ale wtedy... Aha. Ale ty wtedy tylko żartowałeś. Sir, przyznaj mi jakiś budżet, a ja pomogę ci. Przedstawię politykę finansową pomocną dla naszej osady. Mam nadzieję, że wytyczne się przydadzą. Albo otrzymaj doradcę ekonomistę. Zobaczymy, jaką kartę mogę kupić. Losowa karta totalnie. Jednym jeszcze zakrętem zem, kiedy używasz umiejętności. To nie. Szybkość poruszania, świeża płomieni, specjalny przypadek, myśliwy. Wiecie co? To bym sobie wziął. No liczę na coś lepszego. Mam dużo gotówki, więc mogę to wszystko zrobić. Dobra, myśliwy i to też. Nie najlepsze, wiem, że dużo wydałem, ale w sumie to nie jest takie złe znowu. Nawet zamiana, oczywiście srebro zamieniam. Kolonia. Zdecydowanie dobry wybór. I teraz tak, zwierzęta gospodarcze na mapę skarbów. Czemu nie w sumie? I wow.
Sytuacja znowu nie najciekawsza, ale jakoś sobie musimy poradzić. Nie będę ukrywał, nie spodziewałem się tych wszystkich rzeczy, które mogą się tu wydarzyć. Nie sądziłem, że tak to rozwinęli, że teraz po prostu... Wiecie, nie wszystkie decyzje są jednakowe jak kiedyś. Tak jak niestety właśnie to było bardzo takie nieciekawe, że niektóre rzeczy się wydarzały niezależnie, wiecie, od tego co, jak, gdzie, kiedy. A, żądanie zwiadowcy jednak też jest. Okej, żądanie zwiadowcy, niech moi ludzie o tym zdecydują. Wyraźnie boski cud, przepraszam, do końca zrozumiałem, dobra. Niech moi ludzie o tym zadecydują, czyli wyraźnie boski cud. Niech moi ludzie o tym zdecydują. Okej, zaryzykowałem, ale udało się. Wow, 10 mieszczurów nagle znikąd. No, dobrze, bardzo dobrze nawet. Jakaś fajna karta? Szczurnia, zdecydowanie. Czemu dobrałem karty? Czy ja czegoś nie rozumiem? A, dobra, mniejsza z tym. Teraz tak. Przyzwacz ciem tutaj. Oj, widzę, że ci my zmienili, że teraz szybko giną strasznie. A szkoda. Dobra, jeszcze jeden taki tutaj, chociaż wiem, że bardziej na tę stronę by się przydał. No, trudno się już mówi. O. Takiej karty bo jeszcze nawet nie kojarzę. Ale trudno, już nic z tym nie zrobię. Bo ciekawe jest strasznie z nim gości. Nawet wytrzymały i strzelać mami we wrogu. Dobra, mniejsza z tym. Widać, że... No. Pomału zaczynają się już takie problemy, z którym sobie niekoniecznie bym radził. Ale spokojnie, jakoś trzeba będzie. Dobra, szczur nie postawię w tym miejscu, tutaj myśliwy. Zwierzęta, tak, tutaj. I znowu dostałem, nie wiem za co, karty. Jakby się ciągle po prostu przemilały z jakiegoś powodu. Dobra, a teraz zobaczmy jeszcze, co mogę zrobić z tym wszystkim. Czyli teraz gdzie przybyły wiedźmy. Nadal to jest niestety nie najlepsze, ale dobra. Tutaj nagroda, czyli to wiecie, za wrogów większe, ale też dalej nie. Te wszystkie rzeczy, które mam najbardziej by się opłaciło jego ulepszyć. Bo jak widać, legendarki nie najlepsze. Chociaż... Może nawet złoty łucznik, wiecie co. Drogie, ryzykowne, ale złoty łucznik jest o tyle przynajmniej lepszy, że no. O, turniej strzelecki. Nawet nie wiem po co to robię, ale widzicie, znowu ta minigierka. Fajnie by było, gdyby jeszcze chociaż to dało się klikać normalnie, ale dobra, zrobiłem sporo. Więc jest okej. Strażnik tutaj, rycerz na szybki wypadek tutaj. Dwa gromadzenia oczywiście. I dobra. Strażnik karwany obecnie 16. Nie najlepiej, ale niech będzie. I to jest tak zboże. Przyzwacz ciem tutaj. Zamiana. Niech będzie za. W sumie za to, bo to jest legendarka. Nie. Teraz to. Nawet nie wiem po co to użyłem, tak naprawdę. Ale okej. Teraz akurat nie dostałem niczego, co jest mi potrzebne. Pech. A złotego łucznika w sumie mogę wystawić, zobaczymy jak sobie poradzi. Nie jest on, wiecie, najlepszym wyborem ze względu na swój koszt, ale no, jak już mówiłem, nie jest tak źle, będę mógł z niego korzystać i będę dobrze zarabiał. Jeżeli się to będzie tak jak ciekawostka dla mojej armii niż podstawowe po prostu i trzon. Domek, super. Mam gdzieś dalej jednostronny atak albo ciężka praca. Atak. I powiem teraz wam jeszcze jedną rzecz, tym razem niestety nawet jeśli bym chciał, to nie mogę używać mojego autoklikera, bo się zepsuł się. Wiem, że trochę dziwne i w ogóle, no ale no niestety się zepsuł. Więc dobra. Tym razem będę musiał polegać na ataku, no swoim własnym, naturalnym. Nie szybkości klikania i w ogóle. Dobra. Chociaż...
zamiana za atak. Zobaczmy, co dostanę. No. Znowu nic ciekawego. Dobra, myśliwy. Nie najlepsza karta, ale niech będzie. Stogów nocny, tak. Gromadzenie, super. Hura. Jednak takiego tutaj na wszelki wypadek. Nawet nie wiem, po co to zarzuciłem, ale okej. Okay. Sytuacja jest tutaj mniej więcej opanowana, czy nie? Dobra, jeszcze jednego tutaj bym dorzucił, tak. Wiecie, na wszelki wielki. Rycerza tu, chociaż wiem, że czas będzie się pomału kończył. To nie jest najmądrzejsza może decyzja, ale dobra. Karty srebro, intygra, kolonia. Zdecydowanie kolonia na stałe. Super. Wcześniej nie miałem chyba jej na stałe. No nie miałem, ale teraz już mam, więc no. Kosztowne. I trochę szczurów zabiera, ale no. Po raz kolejny będę się powtarzał, ale no, no, no i jeszcze raz, ale no. Przynajmniej mamy dzięki temu łatwy sposób na zwiększanie podatku. Podatek powoduje, że złoci mucznicy będą dłużej u nas stać i złote strzały będą też potężniejsze. O, znowu jakieś coś? Karta jajka. Nie będę czytał, bo mi się nie chce, ale karta jajka, powiem wam szczerze, bardzo warto się nią zainteresować. Złoty łucznik. Spróbuję go w ten sposób, może coś lepszego dostanę. Nie, no bez przesady. Nie użyję tego. Tak. Dobra. Żeby nie było tym razem, tylko to było celowe. Widzę, co nadchodzi, więc stwierdziłem, że nawet jeśli nie zarobię, to strzały są potrzebne. Chociaż trochę osłucham głosa. Dobra. Gin, bossu, gin. Dobra. No i atakowanie ręczne oczywiście nie jest coś takiego, jak to by było, gdyby wiecie. Było tak jak wcześniej, ale dobra. Okej, tutaj super. Okej. 25% kosztów wszystkich kart wojska, wiecie co? Mimo wszystkich problemów, które mogę mieć ewentualnie z grą, to widać, że ona chce, żebym jako tak o sobie radził. I jeszcze Jermek, no wiecie co? Bardzo ryzykownie będzie wystawienie go na linię frontu oczywiście, więc wątpię, czym to zrobił, ale kto wie, może nawet wystawię tym razem wyjątkowo. Okej, rycerz, zamiana za atak. Dostałem winiarnię. Co, 120 sekund? Służąc otrzymać 30 zbroi na 10 sekund? Wiecie, coś chyba widziałem kiedyś w winiarni, nie ukrywam tego, ale musieli ją mocno ulepszyć. Po prostu będę mógł schlać moją armię, delikatnie mówiąc. Po to, żeby nie odczuwała bólu. Tak, przynajmniej tak można to mechanicznie wytłumaczyć, tam w sumie bardziej popularnie i tematycznie. Dobra, domownicy znowu mi przerwali, więc baczcie za to, ale się niestety trochę pogubiłem w tym, co miałem robić. Dobra, Giermek. Czemu go postawiłem tutaj? Czy to była wielka głupota? No już rzuciłem mocy specjalisty też, dobra. Nonsens, wszystkie szczury są równe. Czas przetasowania minus 2 sekundy, super, minus 6 podatku. Niedobrze, da się to oczywiście, wiecie, wyrównać, ale niedobrze. Znakomicie taki zażarty patriotyzm. No 10 do kosztu wszystkich kart ekonomii. Ale jeden doradca. Wiecie co, nie wiem. Obie opcje są złe. Niech będzie, że wszystkie szczury są główne. Prawda, podatek tracę, ale... Dobra. Prokreacja. Mam już szczurnię, więc nie wiem, czy jest jeszcze ona potrzebna. I mam dom. Domy dają też podatek. Chociaż nie, wezmę prokreację. Bo jednak szczurów bardziej będzie mi brakować niż pieniędzy. A podatki tak czy jak z kolonii będę mógł, wiecie, produkować. A przy okazji kolejna kolonia, tak. Tak, przywoływać ciem teraz tutaj. Nic na straż tutaj. Zamiana brujo eksperymentów na coś. Co? Aha. Nie wiem do końca, jak to ma działać, ale dobra. Po prostu
Co jest, swoim drogim gościu, się wycofaj, póki jeszcze widzę, że żyjesz. I przy okazji jajku już nam się ulepszyło. Dobra. Nie będę ukrywał, fajna sprawa chociaż. Mam też, by to dużo pomogło. Bo zanim jajko się dokończy robić, to trochę czasu niestety minie. Ale powiem wam tyle, jak już to się zrobi, to mamy to. Po prostu jajko będzie już gotowe do obsługi. Dziwnie brzmi, ale tak. Zresztą tak jak to było pokazane, proszę. A, nie mogę teraz na nie kliknąć? O, tutaj. Zobądź kartę Karex. Jeśli jajko 2, przetrwa 112 sekund. A, kolejna kolonia przy okazji, tak. A tak wymieniam na inne rzeczy, tylko myśliwy czy coś. I nie ma szczurów. Dobra. Przy okazji moje starty w podatku, jak widzicie, już odrobiłem, więc jest dobrze. Niech będzie, że to odrzucę. Przekręcę, tak. I oczywiście. Teraz najgorsze. Mam 3 jednostki tylko do wystawienia. I muszę jak najwięcej tego po prostu umieścić. Chociaż dobra, chyba jakimś tym przetwarł. Jakimś tym przetrwam, tak. Tak mi się wydaje się przynajmniej. Na wszelki wypadek schylejcie się. Żeby po prostu przetrwać trochę dłużej. I teraz tak, kawaler. I dalej jakieś tam inne rzeczy, to oczywiście zamiany na bioeksperyment. Fajne. Ale dobra. Planist następny, skonstruowany budynek będzie ulepszony, nie. Złota kompania, bazar, przyjazna łaźnia, coś takiego, nie. Kawaler. Mógłbym, ale niestety to nie ma sensu za bardzo. To dalej będzie jednorazowy, więc tym bardziej nie. Kolonia. Po 72 sekundach plus 5 podatku. Zdecydowanie. Dobra. Kawalera mogę tu wystawić póki co. Teraz tak, strażnik karwany tutaj też. 5, tutaj mamy 4, dobra, to jeszcze też tak. Cześć, handlarz, masz coś ciekawego? Gospoda, dobra. Grasant, czyli tak go przetłumaczyli. No nie, powiem szczerze, nie. Już nie ten czas, żeby go brać. Podniesienie podatku. Ryzykowne. Za bardzo ryzykowne, nawet jak na mój gust. Dobra, prokreacja w takim razie. I znowu dostałem do ręki jakieś karty gimnowcze. Dobra, jeszcze rycerza na wszelki wypadek dorzucę. Oczywiście to. Strzała niech leci. Tak, to nie jest wielki po prostu koszt za zadanie lekkich bądź co bądź, ale jednak obrażeń. I proszę, mamy Karexa. Sprzedałoby się opcja kupowania kart. I tak, żeby nie było. Kiedyś była. Chyba właśnie gospoda jako tako pozwalała kupować karty. Po prostu się trzymał zawsze tego Karexa jednego i wiecie, miał się ich nieskończoną ilość. A teraz mogę go postawić, żeby był. Ale postawienie go jest jednoznaczne z tym, że już jak padnie, to padnie. Poziom przywódcy albo usuwanie kart. No, usuwam ostatni ser. No i Karexa niestety też muszę postawić. Innej opcji nie ma. Wiecie, jeśli go nie postawię teraz, to potem nigdy go nie postawię, bo będę ciągle się o niego martwił i tyle będzie. Przynajmniej będzie mógł posłużyć tutaj. I zwolni mnie teraz na tyle, żebym mógł już się bawić w... Muszę przestać rzucać losowe karty na to. No ale wracając, pozwoli mi teraz właśnie na spokojnie sobie skupić się na tej stronie. Przynajmniej wiecie, przez jakiś czas. Co jest? Czemu mam dalej opis domu? Dobra, że nieistotne. Uciekaj, kawaler. Nie chcemy cię stracić. I dobra. Sytuacja jaka? Nie za ciekawa, więc przyzywać cię. Tu
Tutaj, tutaj, tak, tak. No i trzymajmy się jak najdłużej tylko możemy. Kamienna skóra? Albo zdobądź kartę. Nie, kamienna skóra. Powiem szczerze, mamy Kareksa, więc teraz kamienna skóra będzie bardzo cenna. Po prostu dzięki niej będziemy miał gwarancję, że Kareks przeżyje dłużej. I chociaż wcześniej, jak już można było zapewne zauważyć... to czterech potrzebujemy, tak, dobra. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, powiem wam szczerze. No ale kontynuując. Jakoś teraz mam Kareksa, to po prostu im więcej będzie tego, tym dłużej on przeżyje. A on akurat jest wart zachodu, żeby rezygnować z innych rzeczy, tylko przedłużać sobie pancerze. Owszem, wiem, że cała armia moja tak naprawdę z tego warta, ale... No wiecie, mówię o Kareksie w szczególności, bo jednak 1000 na 100, chyba... Nie, 1000 na 100? Chyba tak. No po prostu... To jest kilka punkt. Rzadko kiedy udaje mi się naprawdę go trafić, a teraz jak się udało trafić i jeszcze go wyhodować, to... Po prostu... Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, poza tym, że... Ideola. Dobra, nic wartego uwagi i oczywiście to... Nadciąga bossu. No cóż. Idealnie. I strażnik królewski, i to w jednym ruchu. Jest tam klasztor. Nie. Szkoda czasu. I miejsca. I cóż, teraz strażnik królewski już jest. Nic tak się z nim nie zrobi, więc... Niech towarzyszy Kareksowi, czyli w sumie kaczce. Podczas obrony miasta. A, przy okazji kolejna kolonia. Więcej podatków. Więcej, więcej. Jakbym był teraz tego mało. Ojej, nie, nie, tylko nie on. W takich sytuacjach dobrze, że mam Kareksa. No i w sumie jest strażnika królewskiego też, ale wiecie, Kareks sam w sobie jest dużo większym, mocarniejszym bytem niż strażnik królewski. Chociaż dobra. Dobra, wybroniłem to. Jesteśmy w takim razie już na etapie, gdzie przychodzą... Jak się tutaj nazywały? Salamandry? Chyba, no ogólnie ogniste jaszczurki. Eliksir przy okazji. Mam tę moc, mam tę moc. Nie, to dalej mnie będzie śmieszyć. Bo mi było, już to spotkałem. Zamieć, ale... No, zamieć na pustyni, trochę dziwne. Ja nie muszę być zdyscyplinowany. Nie, mam tę moc. Oczywiście, 20 jaszczurów. Czas przetasowania, okej. Dobra. Plus 100% podatku? No wiesz ty co, gro? Oczywiście, że wezmę, ale... No wstydziłabyś się tak mnie zachęcać do... po prostu wyciskania ostatniej kropli krwi z moich ludzi i tak podkręcać podatki. Nie wiem, co to oznacza, ale dobrze, że to się stało w sumie. A, to znaczy, że po prostu przy mi zostanie. Na stałe. Ej, wiecie co to oznacza? Dopóki nie użyję tego, zawsze mamy... u siebie teraz... kartę, która pozwala nam... po prostu leczyć armię, zastawianie armii. O, nieźle. Dobra, prokreacja oczywiście, tak? Tego nie ruszam. Jest ideolo po prostu. Naprawdę, inaczej wam tego nie mogę określić. Poza tym, że jest ideolo. Podatków dużo. Armia potężna. Jest sposób na leczenie. Dzięki temu. Właśnie w sumie, jeśli dało się to na drugi poziom dać, to byłoby ciekawie. A nie się z tym. Dobra, tu już są tego armia jest też dosyć dobra. Trzeba ją w ogóle przyjść na tej stronie. Tak, zamiana niech będzie za... za złotego łucznika, chociaż nie powinienem. Biblioteka. Zdecydowanie. Dobra. Prokreacja, tak. Strażnik tutaj, wędrowny rycerz tam. Kamienna skóra albo dom. Decyzja dla mnie łatwa, powiem wam szczerze teraz. Kiedy mamy Kareksa i jeszcze strażnika królewskiego. Czy tam szczura królewskiego, dalej nie pamiętam jak się nazywa. Opcja jest, żeby tabel przesuwać. Nie wiem, kto to dodał i kiedy dodali, ale to jest super. I
I żeby nie było tak, możliwe, że to dodali już dawno, ale ja jestem ślepy na tyle, że nie zauważyłem. Dobra, strażnik. Ile ich tu mamy? 6, tu mamy 8, ale ta strona jest dużo gorsza, okej. Tak, i teraz zamiana. Niech będzie za to. Dostanę strażnika karawany. Dobra. W jakim razie tutaj idzie to? To tak. I tutaj tak. Nawet jeśli ma on zaraz zginąć, okej? Okay. Szczurnia. Wow. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale jestem naprawdę zadowolony z tego wyniku. Nawet jeśli mam polec. A zobaczymy oczywiście, jak będzie, bo nie gwarantuje zwycięstwa, nie gwarantuje porażki. Jestem po prostu zadowolony z wyniku. I chyba jesteście nawet w stanie pojąć dlaczego. Dobra. Dobra. Nie ma tak lekko. Gin. Umrzyj, zgin, przepadnij. Dobra. Idzie bossu. Niedobrze. Najgrodniej niedobrze by było, gdyby nie to, że no. Po pierwsze to, a po drugie... W taki sposób leczymy sobie po prostu wszystkich. Okej. Okay. Garncarstwo mogą wcześniej, ale trudno już, tak. Winiarnia. Kolejna. To czemu nie mam na nią miejsca? Ja nie, niestety stracę winiarnię. Łuczasz. Biorę, powiem wam szczerze, biorę łuczarza. Może nie jest to najmądrzejsza decyzja, ale ze względu na to, że nie mogę używać tego, żeby zdobywać strzała, mam wysoki podatek, no to łuczarz będzie moim ostatnim nadzieją. O ile go kiedykolwiek dobiorę. A z tym może być większy problem. Dobra. Wow. Gdybym wcześniej dostał ten efekt, ten eliksir, to bym mógł nawet bez tego całkowicie spróbować przejść. Ale i tak mam achievement za przechodzenie bez mocy przywódcy, więc no. I przy okazji ta piekarnia. Tak sterczy, a ja o niej zapominam. No cóż. Jak się okazało, nawet nie była zbyt potrzebna. Więc interes tak czy jak nie najlepszy z nią, ale jestem tak dumny z siebie. Ale nie jestem dumny z tego, że po części złamałem obietnicę. O nie. O, zaraz się może przytapać na drugą stronę. Jeśli do tego dojdzie, to ostatnia nadzieja jest w tym, żeby... Po prostu ci, którzy są po drugiej stronie, byli przygotowani na to. Na szczęście byli. Ulepszysz kartę? Mhm. Ulepsz parlament, oczywiście. Czemu nie ulepsz parlament, otwórz parlament. Łuczarza. Powiem wam szczerze, muszę. On jest moją największą nadzieją na to, żebym po prostu mógł mój podatek wykorzystać bojowo. A, nie najlepsze. Więc ulepszymy tutaj jeszcze coś. I teraz tak. Co by tutaj ulepszyć? Pokaż ta. Nie, zdecydowanie nie. A, nie mam chyba nic tak naprawdę, co muszę ulepszyć. Dobra, przynajmniej ta nie będzie się kartę zagrywało. Nie to, żeby to było, wiecie, konieczne, ale zawsze miły dodatek. Okej. Okay. Boże, też mogę w sumie zarzucić, to mogę. Mogę. Łuczasz zdecydowanie. To i tak nic nie zmieni, więc okej. Okay. To mogę, tak? Bo tak, po prostu i tyle. Nie powinienem tego wywoływać wcześniej, ale niech się dzieje, co ma się dziać. Złoty łucznik. Widzę, że Karex jest też mocno ranny, więc zaraz trzeba będzie po prostu w jakiś sposób pogromadzić dużo kart, wiecie, armii i go poleczyć. W sumie wiem, że tam tak naprawdę co on ma, że mieć jeszcze sporo zdrowia i w ogóle, ale dla mnie to i tak jest już ryzyko, jak on jest chory w takim stanie. Wiecie, nie chciałbym go stracić czy coś, bo na koniec tym, co stoi pomiędzy mną a armii wroga. W głównej mierze. Poziom przywódcy, usuń kartę, zdobądź złoto. Usuń kartę? No chyba lepszego czegoś nie ma. No obecnie mam wszystko, co bym mógł chcieć z tych opcji.
Ja nie sprawdziłem w sumie, czy można ulepszyć eliksir. Brawo, ja. I się zaczyna. Trzeba będzie rozdzielić teraz uwagę. Dobra, rycerz i on tutaj. Darmowe zboże, tak, zamiana srebra, tak. Co? Dobra, nie rozumiem, o co chodzi, ale nie zrobię tego, bo musiałbym odrzucić eliksira. Eliksir mam wiecznie na ręce, co jest. No moim największym atutem. Na obecny moment. Dobra. I teraz tego nie ruszam, jak mam dwa gromadzenia, co w sumie niech sobie będą. I dobra. Super. Jeden taki tutaj, jeden taki tutaj, tutaj strażnik. Tutaj łuczasz. Tak. 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 W sumie to i tak nic nie zmienia. I nadciąga on. Z nim nie ma lekko, więc użyję chociaż jednej strzały. I tutaj zaraz też zarzucę więcej strzał. Sytuacja na obu stronach moim zdaniem jest nie najlepsza. Ale Karex i Szczur Królewski żyją, to jeszcze jest nadzieja. Chyba jest odpowiedni, żeby pomału odrzucać, wiecie, nadmiar kart. W sensie, wiecie, mam pewne karty, które nie do końca tak naprawdę są mi potrzebne. Więc odrzucając je, mógłbym sobie niejako trochę ułatwić życie. Zdobądź kartę jakaś dobra. Winiarnia, ale nie. Kamienną skórę muszę wziąć, to już obiecywałem, że wszystkie kamienne skóry, które będę brał. Postawić w sumie klasztor, bym mógł jakoś odrzucać. Mhm. Nie, nie wierzę. Za dużo problemów. Mhm. Nie, nie biorę nic. Swoją drogą, ten odcinek już ma ponad godzinę. Więc nie za dobrze. Trudno. Jakoś trzeba sobie poradzić z tym wszystkim. Dobra. Dobra. Kupiec chyba sobie poszedł, ale wielki już nic to nie robi. Swoją drugą Karex już, patrzcie, jak pięknie, zdrowiutki. Gorzej ze Szczurem Królewskim. Ale jakoś sobie poradzić trzeba. No i niestety chyba to już koniec Szczura Królewskiego. Chociaż nie, dobra, wino. No niestety, z własnej głupoty wlazł w ogień. W momencie, w którym mógł przeżyć, gdyby tam nie właził. Oczywiście wiecie, no nie minie nikogo i to nie jest tak, że jest źle czy coś. Po prostu, tak to wszystko działa i do widzenia. No, szkoda. Chociaż najważniejsze, jak widzicie, moja kaczka, czy tam gęś, nie wiem. No ale to coś ogólnie żyje. I teraz przy okazji ważna sprawa, czy można eliksir, nie można eliksiru. A szkoda. Dobra, w takim razie ze wszystkich opcji to księgowy chyba najlepszy. Tak, to przynajmniej będę dzięki temu dostawał jeszcze więcej złota. To nie jest mi do niczego potrzebne, ale... Inżynier. Dobra. Nie jest to dobra decyzja pod kątem tego, że mogę mieć mnóstwo budynków, które będą mi potrzebne czy coś, ale... Niech i tak będzie i tak dużo to mi nie zmieni. Dobra. Strażnik, myśliwy, przyzwać ciem. Kolonia, prokreacja. Zamiana. Nie, po prostu. Powiem wam szczerze, czuję, że ta gra teraz będzie tylko symulator przetasowywania i czekania, aż kolejny aspekt nadejdzie. Okej, szczurnia przy okazji gotowa. Dla szczurki. I dobra. No i ile mogę, to tyle po dziabie. Oczywiście dużo co nie zrobi, ale... No. Nic się nie spodziewa, że tutaj nagle magicznym trafem będę robił nie wiadomo co, tylko raczej chodzi o to, żeby po prostu przetrzymać jak najdłużej. Moim klikaniem trochę może ułatwić życie. Nagle nie wiem, po co to robię, ale okej. I
to był błąd. Powinienem mu czarzać po prostu. Złotymi strzałami jak najwięcej wiecie zdziałać. Okej, trafiło mi się chyba najgorsze rozdanie, jakie mogłem trafić. Teraz jedno z lepszych. No niestety, straciłem tam co. Ale mam innych, dobra. Moja ostatnia nadzieja na zwycięstwo. O, 14 myszczurów. Tak. Nie jest dobrze. Nawet bardzo nie jest dobrze. Tutaj niech już nawet będzie ten mur tylko po to, żeby oni go zniszczyli. Powiem szczerze, mi to już nic nie robi, jak nic nie osiągnę. Ale przynajmniej to ich trochę spowolni, pozwoli mi wystrzelić te strzały, zanim dołożę pozornie jakiejś istotnej rzeczy, typu o nazwie armia, te, dobra, przetasowanie, co i tak nie ma znaczenia. Jestem bogaty, po prostu, więc mogę robić ile tego chcę, jak co chcę. A takie przetasowywanie szybsze może mi niejednokrotnie uratować sytuację. Czyli pewnie założę, że biblioteka jest zniszczona. Z tego nie mają zdrowia, że te strzały, które biją 150, niekoniecznie im coś robią. Nieważne. Przetrzymać to, przetrzymać. Muszę to przetrzymać, wiecie. To jest moja ostatnia nadzieja. Jestem bardzo bliski sukcesu. Więc szkoda byłoby po prostu stracić to. Teraz zdecydowanie jestem zdania, że muszę jak najszybciej odkurzyć moją talię. Jeszcze bardziej niż byłem przed chwilą. Chociaż oczywiście jak się zdarzy takie udane rozdanie, to jest dużo łatwiej. Nawet nie udało mi się murów odnowić. Super. Pogam, usuń kartę. Dobra, jest, usuń kartę. Dobra, ludzie, mamy usuń kartę. Teraz chyba naprawdę niczego nie potrzebuję bardziej niż opcji usuń kartę właśnie. Najlepsze, co może mnie spotkać, jak dostanę opcję usuń kartę. Oczywiście mówię o skrzynkach, bo ogólnie to są dużo lepszych opcji. Dobra. Bój zabij. I czyżby to już to? Co? Z dwóch stron? Żartujecie? Finałowy boss nadciąga z dwóch stron na tej planszy? Jeśli tak jest, to powiem wam szczerze, to już chyba mój koniec. Jeśli nie, to jeszcze jest nadzieja. Dlatego też ich nawet przekładam na tylko tamten murek, jak tylko zobaczę, że idą z obu stron, to wtedy wiadomo co dalej. Ale jeśli idzie z jednej, to nie będzie aż tak źle. Jednej. Dobra. I mamy tutaj wulkaniczne pająki. 20-340, ojeju. I wulkaniczny pająk dużo. A szereg szperowy, ruch powietrzny. Aha, i on będzie przychodził na drugą stronę co jakiś czas. Niedobrze.
Dobra, ten i to ją pobiliśmy. Nie damy radę. Musimy dać radę. Wierzę w nasze możliwości. Dobra, dobra. Jest Karex. Dobra, Karex idzie. Ludzie, dzięki Karexowi mamy szansę, to może nawet przezwyciężyć. Nie, błagam, nie. Jest na drugiej stronie, oczywiście. Pajączki, morduj mi Karex. No, nie wierzę. Normalnie nie wierzę w to, co się tu stanęło się. Ale mniejsza z tym, muszę podleczyć Karexa, ile wlezie, rozumiecie? Nad mnie już złoko nie interesuje. Muszę tylko szybko mieć armię. Po to, żeby Karex się odnawiał. Wrócił się w ramach możliwości klikać w pająka moim atakiem. Dużo to nie da, ale zawsze chociaż trochę lepszy sprawę i sytuację. No i złote strzały, one akurat są tutaj nieocenionym wsparciem. W moim odczuciu oczywiście. Wy możecie sądzić inaczej. Nigdy wam tego nie bronię, ani nic. To już nie ma sensu, tak, przetasowanie szybkie. Dobra, druga strona, znowu. Karex na szczęście tutaj został, więc chociaż chwilę będzie mógł pobronić. Okej, zawsze pamiętam, że idzie od końca, więc nawet w takiej sytuacji mamy chwilę spokoju. Wiecie, zanim on zaatakuje Karexa i innych. Szkoda tylko, że no, jak widzicie, te pająki są wredne i strasznie wytrzymałe. Jedynie to, to byłoby dużo łatwiej. Ale dobra, przynajmniej mamy tu Karexa, który trochę bije. Może przetrzyma i ją chwilę. Dobra. Idź ta armia. Jesteście naszym ostatnim nadzieją, więc idź ta tam. I dobra. Mamy to. Wy to widzicie? Wow. Wow. Mógłbym tutaj panuć dalej i może kontynuować grę. Powiem wam szczerze, nie. Nie robię tego. Mam ponad godzinę materiału. Kiedy myślałem, że tym kupcem padnę w paru sekundach. Nie, wycofaj się. Zakończ polowanie i zakończ grę. I nie wierzę, no po prostu pozwólcie, że to przeczytam, chociaż już raz to czytałem. Wkrótce po triumfie w ostatniej bitwie wszystkie szczury w Ratropolis zgromadziły się wokół ratusza i wychwalały cię. Chwała wielkiemu przywódcy, niech żyje Ratropolis! Ratropolis jest teraz twierdzą, bezpieczną przystanią dla wszystkich szczurów przed wszelkimi zagrożeniami. W mieście nie trzeba robić już nic więcej. Może być to dobrym pomysłem wybrać się na wakacje i przyjść na emeryturę jako legendarny bohater. Oczywiście, że tak. I proszę, Karex zagwarantował nam zwycięstwo. On, moje oddanie i moje częste przystosowanie. Przy okazji, jak widzicie, pierwszy raz zwyciężyłem kupcem. Jest dobrze. Zdobyliśmy też trochę punktów, co tam będzie za to. Okej, aż dwa odblokowania. Dobra. I to też pokazuje, że już kupcem, od razu informuję, jak będziemy grali. Pollution, poziom więcej niż 5. Nie wiem, czy 6, czy jeszcze więcej, ale wiecie, o co chodzi. Udało nam się. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, fajnie, ale napisów końcowych nie chcę oglądać. Dalej nie wiem, co to za szczur. I co odblokowaliśmy? O, inwestycja. Po 90 sekundach uzyskaj 2 razy więcej złota niż to, co wydałeś, straciłeś. Okej, znam to, nawet fajne, ale ryzykowne. Na pewno dobrze można to zagrać, jak się ma już przygotowane wszystko i ma się pełno złota i da mi na to z 10 tysięcy zrobić 20. Ale okej, przez ceny 10 sekund zmniejsza trwania efektu pracy 2 razy, czyli dwukrotnie zmniejsz przestrzenia pracy. Okej, super. Jak już mówiłem, przy rozstawieniu plus 5 max życia, kiedykolwiek praca jest zakończona. Czyli karta, która jest tym mocniejsza, więcej pracy robimy. To też znam, tylko że bardziej z widzenia, jeśli chodzi o wygląd, niż ze wszystkiego. Ale dobra, fajnie. A, jeszcze kolejny, tak bym kilka tych, zapomniałem o tym. Stodoła.
Ile kluczy odrzucić kartę 8 złota? Meh. Było w podstawowej grze, dalej uważam za meh. Dostawa 80 złota, podstawa 80, kumuluje się bonus plus 30 złota za odrzucenie tej karty, czyli aha, im więcej razy to odrzucę, tym więcej po prostu się będzie łączyło i dobra, wygnana. Odrzucenie jej pod rząd daje plus 5 do ataku, czyli odrzucamy, odrzucamy, odrzucamy i wystawiamy. Super, ponieważ tą kartę też znam, kiedyś była legendarką, która jest tym mocniejsza im mniej ma sojuszników na ścianie. Teraz działa trochę inaczej, ale i tak, fajna karta. Zdecydowanie jak będę miał okazję, przetestuję na kupcu. Ale cóż, na obecny moment to tyle. Nawet nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Spodziewam się tego. Następna rozgrywka. Nie wiem, kim będzie. A raczej nie tą dwójką. Bo jak widać, ta dwójka jest już zaliczona. Pozostali oni. Przy czym prawdopodobnie najchętniej teraz bym testował naukowca mocno i może szamana. Potem budowniczy ją. Chociaż ja go uwielbiam, nie będę ukrywał pod handgunnersów. No ale cóż, teraz już tyle, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.